jesteśmy już w naszym mobilnym studiu. Przypominam, dzisiaj zaczynamy od spotkania z Grzegorzem Schetyną, poseł Platformy Obywatelskiej, były przewodniczący. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. A może wolałby pan, żeby zwracać się do pana przewodniczący znów? Jestem wiceprzewodniczącym regionu dolnośląskiego, więc w jakimś stylu pełnię funkcje kierownicze, ale tutaj we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. No wczoraj już pan to komentował w innych mediach, ale może nasi widzowie i słuchacze tego nie widzieli i nie słyszeli. No właśnie, potencjalne zmiany w Platformie mogą mieć miejsce w najbliższym czasie. Rozumiem, że w roli i na stanowisku, na którym pan już był, teraz się pan już nie widzi. Pani, każdy etap ma swój początek i koniec. Dzisiaj są nowe władze partii, jest przewodniczący Borys Budka, czekają nas wybory władz klubu parlamentarnego i przygotowanie wielkiego planu politycznego dla Platformy Obywatelskiej, dla Koalicji Obywatelskiej, dla opozycji wreszcie, żeby być gotowym do wyborów w 2023 roku. Dzisiaj to jest wyzwanie. Ja jestem człowiekiem, politykiem doświadczonym i oczywiście jestem zaangażowany i będę zaangażowany w te projekty, bo dzisiaj nie ma ważniejszej rzeczy niż to, żeby to w dobry, taki racjonalny sposób zbudować, żeby zbudować zaufanie wewnątrz Platformy, wewnątrz koalicji, ale także między środowiskami i partiami opozycyjnymi, bo ta współpraca, tak jak kiedyś w Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Europejskiej, może dać ten optymalny skutek, czyli zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i samorządowych. To kogo obstawia pan i kogo pan by osobiście widział w roli nowego przewodniczącego w takim razie? Ja mam jeden głos, tak samo jak 190 posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej. I to nie jest kwestia mojego zdania czy mojej wizji. Chodzi o to, żeby ci kandydaci, którzy już są i którzy się zgłosili, przekonali do siebie skutecznie wszystkich parlamentarzystów, ale jednocześnie mieli pomysł na to, jak klub parlamentarny ma funkcjonować. Mają funkcjonować ludzie, parlamentarzyści, też ci z Platformy Obywatelskiej, ale także ci z koalicyjnych ugrupowań, też ci niezależni, bo jeżeli uda się zbudować dobre relacje wewnątrz klubu parlamentarnego, to będzie nam łatwiej współpracować z innymi klubami w Sejmie, tak jak udało się to zrobić w Senacie. Ważne jest współpraca oparta na zaufaniu, więc zawsze trzeba zaczynać od siebie i przenosić to zaufanie i ten przekaz dobrych myśli, dobrej energii na zewnątrz. To jest podstawa dzisiaj, to jest to, na co oczekują wyborcy opozycji. Więc i Tomasz Siemoniak, i Sławomir Neumann, ci, którzy zgłaszają się do dzisiaj w tym, czy są gotowi stanąć w tym wyścigu po przywództwo w klubie, spełniają takie oczekiwania. To jest oczywiste. No właśnie, wspomniał pan o tym nastroju. To jakie nastroje w koalicji i w Platformie panują? No bo jednak nie da się ukryć, że po wyborach ta huśtawka nastrojów, mam takie poczucie, jest różna, biorąc pod uwagę, no niestety, swego rodzaju PR-owe wpadki i koalicji, i Platformy. No i teraz jeszcze na to nakłada się bardzo mocny atak na Rafała Trzaskowskiego, nawet ze strony partii opozycyjnych. Tak, to co jest najmniej zrozumiałe z tego wszystkiego, bo dzisiaj akurat partie opozycyjne czy politycy partii opozycyjnych powinni funkcjonować wspólnie, powinni szukać tego, co może ich połączyć, a nie atakować siebie nawzajem czy wykorzystać swoje słabości. To jest oczywiste. Ja myślę, że jesteśmy po całym maratonie wyborczym tych wyborów ostatnich miesięcy i dzisiaj potrzebujemy wyciągnąć z tego wszystkiego to, co było najważniejsze i najbardziej pozytywne. Ja patrzę na to w perspektywie wyborów samorządowych, wyborów w miastach, gdzie wygraliśmy prawie wszystkie, czy niemal wszystkie wybory prezydenckie. Patrzę na to przez pryzmat wyborów do Senatu, gdzie udało nam się wygrać te wybory i stworzyć taką koalicję ugrupowań opozycyjnych, która dała nam wybór marszałka, prezydium Senatu i przejęcie, zdobycie Senatu, co wydawało się przed wyborami bardzo trudne czy też niemożliwe. Szukam pozytywnych przykładów, szukam myślenia o tym, co można robić wspólnie i wiem, że jest na
na tyle dużo czasu, że można to zrobić. A dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj to wszystko musimy w nowy sposób ustawić, w nowy sposób zbudować. To jest egzamin dojrzałości dla całej klasy politycznej opozycji. Mam nadzieję, jestem przekonany, że Platforma Obywatelska jako największe ugrupowanie opozycyjne musi w pierwszej kolejności zdać ten egzamin, musi pokazać dojrzałość i to jest ten moment, w którym te relacje, ten pomysł, plan polityczny musi być autorstwa Platformy Obywatelskiej, musi być wymyślony i wprowadzany przez największą partię opozycyjną, przekonywując partnerów. No tak, tylko na ten moment niestety zamiast, znaczy może wewnętrznie to tak wygląda, że faktycznie Platforma przygotowuje nowy plan i przygotowuje nową strategię, ale na zewnątrz my widzimy, tak jak powtórzę się, wspomniałam przed chwilą, jakieś takie PR-owe wpadki, delikatnie mówiąc, no zamieszanie wokół Rafała Trzaskowskiego, niezależnie od tego, gdzie tkwi przyczyna tak naprawdę awarii w Czajce, czy chociażby głosowanie w sprawie podwyżek dla parlamentarzystów i to się odbija tak naprawdę mocnym echem, no i ludzie, którzy głosowali na was, myślą sobie, no na litość boską, ile jeszcze? Że tak naprawdę Jarosław Kaczyński i Prawo Sprawiedliwość nie musi robić nic, wystarczy siedzieć i obserwować, bo wciąż jakoś Platforma i koalicja nie może się podnieść i zacząć skupiać na tym, o czym pan przed chwilą powiedział. Już odpowiadam. Kwestia awarii Czajki, no to oczywiście przecież nie ma na to wpływu prezydent Trzaskowski. To jest poza nim. Dzisiaj to jest dla niego najważniejsze i na pewno poradzi sobie z tą kwestią. Ale to nie jest tak, że on czegoś zaniechał czy zaniedbał. Awarie się zdarzają, nawet tak drastyczne jak ta w Czajce. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie to podwyżkowe, Panie, cała opozycja, cały Sejm głosował za tymi propozycjami, które przygotował PiS. To była pisowska prowokacja. Wszyscy, cała opozycja dała się w to wciągnąć, ale potem przecież to właśnie decyzją Senatu, większością opozycyjną, głosami senatorów Platformy Obywatelskiej, z tego w sposób taki bardzo spektakularny wszystkie partie opozycyjne, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wycofały się. Chodzi o wyciąganie wniosków. Chodzi o to, żeby mieć determinację do tego, żeby sprawy rozstrzygać, żeby przesuwać je dalej, żeby skutecznie rozwiązywać problemy. Ja wiem, że też chciałbym, żeby to było szybciej. Sam czasami patrzę na to z perspektywy tych 4 lat, kiedy byłem przewodniczącym, kiedy wybory goniły wybory, kampania wyborcza przychodziła jedna w drugą. Wtedy ciężko było znaleźć ten czas, żeby zbudować nową strategię, żeby zmienić taktykę, żeby zastanowić się, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, żeby być skuteczniejszym w polityce. Dzisiaj jest inny czas i wydaje mi się, że tego czasu potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby zbudować nowe relacje między sobą, wewnątrz Platformy, wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, w klubie parlamentarnym, ale też, co bardzo ważne, te relacje między ugrupowaniami opozycyjnymi w parlamencie, a także poza nim, bo przecież jest wiele środowisk, jest ruch Szymona Hołowni, który przecież będzie powstawał, już jest i będzie miał przecież aspiracje polityczne. Tu też jest ważne, żeby te relacje zbudować w sposób pozytywny, otwierający i budujący możliwą współpracę w najbliższych latach. Dzisiaj to jest wyzwanie dla Platformy Obywatelskiej, dla nas wszystkich, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i dzisiaj będziemy to robić, już robimy. To jest kwestia przecież tych dni, następnego spotkania klubu parlamentarnego, wyborów w klubie parlamentarnych i wszystkich następnych rzeczy, które będą przedstawiane w najbliższych tygodniach. Ja się bardzo cieszę z tego, co pan mówi, ale z drugiej strony martwi mnie fakt, że mówi pan, że daliście się sprowokować Prawu i Sprawiedliwości, bo mówiąc kolokwialnie, za stare wygi i za bardzo doświadczeni jesteście w tej polityce, żeby dać się sprowokować. Wystarczyło zagłosować przeciwko. Ta ustawa, i tak pan wie doskonale, by przeszła głosami Zjednoczonej Prawicy, a wy powiedzielibyście, no przecież my nie chcieliśmy tych podwyżek. I teraz tłumaczenie się, że to była prowokacja, no ja chciałabym, żeby właśnie nie było tego typu tłumaczeń, żeby ta Platforma i ta koalicja szła do przodu, wiedząc doskonale, co chce zrobić i bez tego typu wpadek. No. Zgoda, nie mam tu sobie nic do zarzucenia, poza tym, że nie wszystkim nam wystarczyło refleksu. Przypomnę, że ta sprawa była przeprowadzana w bardzo sprytny sposób przez
przez PiS. Trzeba być czujnym. Tutaj nie ma kolegów, nie ma przyjaciół po stronie rządzących. Jeżeli jest jakaś oferta ze strony PiS-u, to nigdy warto ją sprawdzać kilkanaście razy i nie można mieć zaufania do partnerów z PiS, bo dzisiaj parlament wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Tu nie ma rzeczy wspólnych, pozapartyjnych czy pozapolitycznych, takich, które można znaleźć i można obudowywać czy przepracowywać je wspólnie. Tu wszystko jest politycznym starciem i to robi PiS. I wiem, że trzeba uczyć się najlepiej na cudzych błędach. Tutaj musimy się nauczyć na błędach swoich i po prostu ich już nigdy nie powtórzyć. To jest bardzo ważne, zgadzam się, ale też uważam, że musimy mieć własną agendę, musimy mieć własny plan. Nie można być reaktywnym w stosunku do PiS, nie można odpowiadać na ich prowokacje czy pomysły, które mają doprowadzić do dekompozycji strony opozycyjnej. Ważne jest, żeby mieć polityczną inicjatywę. I dzisiaj te tygodnie temu będą poświęcone. Dzisiaj to zależy od Platformy Obywatelskiej, od Koalicji Obywatelskiej. Dlatego wszyscy będziemy bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby ten plan był do zaakceptowania przez opozycję parlamentarną, ale także przekonywujący dla naszych wyborców, pokazujący możliwą współpracę i skuteczną drogę do wyborów 2023 roku, tych samorządowych i parlamentarnych. Polityczną inicjatywę albo bardziej obywatelską inicjatywę ma Rafał Trzaskowski. Oficjalne uruchomienie Nowej Solidarności zostało przesunięte ze względu właśnie na sytuację wokół Czajki, ale wczoraj Borys Budka powiedział, że nie traktuje powstanie Nowej Solidarności jako konkurencji dla Koalicji Obywatelskiej, bo to ma być ruch społeczny, a nie polityczny. Pan też tak uważa? To najlepiej pytać Rafała Trzaskowskiego oczywiście. Ja widziałem, pamiętam tę jego deklarację złożoną w Gdyni po wyborach na tym wiecu, w którym mówił o planach ruchu obywatelskiego, który angażuje, mobilizuje tych, którzy są poza polityką partyjną, którzy chcą być zaangażowani, tak jak byli przecież w takiej ogromnej liczbie przy kampanii Rafała Trzaskowskiego. Oni pokazaliśmy wszyscy, ale to było bardzo mocne zaangażowanie tych, którzy wcześniej nie mieli w ogóle kontaktu z polityką, szczególnie z tą polityką partyjną, że można się angażować, że można budować wielki polityczny wynik, bo to przecież ponad 10 milionów głosów. I to jest odpowiedź na te oczekiwania. Chciałbym, żeby to się udało, bo ja uważam, że w Polsce w ogóle mamy zbyt mało ludzi, którzy zaangażowani są w politykę, których emocje są pozytywne w stosunku do polityki. Do polityki w Polsce jest dystans. Politycy do polityków i do polityki. Więc uważam, że jeżeli taki ruch prowadzony przez osobę, która uzyskała tak dobry wynik, będzie mobilizować tych, którzy od polityki są jakoś tam odwróceni czy oddaleni, to tylko dobrze. Chodzi o to, żeby to było wzmocnienie całej gamy partii, środowisk opozycyjnych, nie tylko partyjnych, ale tych wszystkich, którzy dają gwarancję, że Polska jest krajem Zachodu, krajem demokratycznym, krajem praworządnym i że ma ambicje tego, żeby znowu być liderem w Unii Europejskiej. Takiej aktywności potrzebujemy i uważam, że ten ruch, ten pomysł ruchu Rafała Trzaskowskiego na takie oczekiwania odpowiada pozytywnie. Głęboko w to wierzę. Natomiast tak jak pani redaktor mówi, tu potrzebuje Rafał Trzaskowski czasu, żeby zamknąć te sprawy, które dzisiaj są w Warszawie. To jest dla niego pierwszorzędne i najważniejsze. A później przyjdzie czas na tę obywatelską, polityczną aktywność. Liderzy prawicy wczoraj kolejny raz spotkali się i w czwartek prawdopodobnie jeszcze raz się spotkają, aby debatować nad przyszłością Zjednoczonej Prawicy. Przy okazji rekonstrukcja rządu się kłania. Czego pan się spodziewa? No bo wiemy, Jarosław Kaczyński zresztą też o tym mówił, że prawdopodobnie ścięcie ministerstw o połowę będzie miało miejsce i Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro walczą o jak najwięcej. Zresztą wczoraj Jarosław Gowin wyraził chęć powrotu do rządu. Jakich zmian w tym rządzie się pan spodziewa, a jakich by pan oczekiwał?
Ja niewiele oczekuję od tego rządu, bo wiem, że tutaj prawdziwym nadpremierem jest Jarosław Kaczyński i to on narzuca tę wymianę, narzuca te zmiany i ograniczenia Rady Ministrów. Premier Morawiecki dowiedział się o tym z wywiadu. Przecież to było bardzo, bardzo wyraźnie, to było to widać. On narzuca, bo chce narzuca Kaczyński tempo, bo chce zdyscyplinować tych swoich koalicjantów, strasząc scenariuszem redukcji, zmniejszenia liczby ministerstw i tak naprawdę ograniczenia możliwości uzyskiwania politycznych łupów przez te mniejsze partyjki, które nie funkcjonują samodzielnie bez PiS-u i bez Kaczyńskiego. Natomiast patrzę na to, wie pani, z dystansem i nie chcę powiedzieć z niesmakiem, bo przecież to polski rząd, ale jak widzę rząd największy w Europie, 112 ministrów i wiceministrów, jak widzę te rozbuchane, rozdęte ministerstwa, jak widzę tych dyrektorów, tych pisowskich aparatczyków, którzy są wskazywani nawet na dyrektorskie czy wicedyrektorskie stanowiska w ministerstwach. Jak widzę te polityczne łupy, jak widzę rodziny zaangażowane w to, żeby wpychać się do rządowych fundacji czy w ogóle instytucji, to patrzę na to z niesmakiem i myślę, że Polacy to widzą i wyciągną wnioski, będą o tym pamiętać przy następnych wyborach. Bo to, co PiS zrobił dzisiaj z administracją, likwidując służbę cywilną, ale co zrobił z instytucjami publicznymi, to naprawdę wołało pomstę do nieba. I o tym musimy pamiętać, żeby w tym pomyśle, o którym mówiliśmy wcześniej, czy o którym mówiłem, zbudowania nowej propozycji, nowego pomysłu politycznego, też musi być przecież pokazanie, jak ma wyglądać, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała Polska po rządach PiS, jak wrócić do normalności, jak odpartyjnić państwo i jego instytucje. Dzisiaj to jest dla nas wielkie wyzwanie i to musi być częścią aktywnej polityki opozycji w zbudowaniu takiego programu, a później skutecznej egzekucji. To jest wielkie, wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Ale na pewno zdaje sobie pan doskonale sprawę, że po tym, jak już Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić w Polsce, nie wiemy kiedy to nastąpi, to tutaj będzie jedno wielkie gruzowisko i pytanie, czy jak później to wszystko zebrać, żeby to jakoś podnieść i odbudować? To nastąpi, pani redaktor, w 2023 roku. Jestem co do tego głęboko przekonany. Natomiast zgoda, to będzie wielki czas nie tylko sprzątania, ale przede wszystkim i o tym musimy mówić już w tym politycznym planie. Jak ma wyglądać, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała Polska po rządach PiS? Jaka jest rola samorządu? Jaka jest rola finansów państwa? W jaki sposób musimy w dobrym stylu budować te relacje między administracją rządową a samorządem, który musi być mocniejszy finansowo, który musi mieć większe kompetencje i możliwości, który musi być wreszcie nie zadłużany przez nieudolność państwa, tylko samodzielny i podmiotowy. To też będzie sprawdzian oczywiście. My w dobry sposób też musimy, znajdując te relacje między środowiskami, tak jak mówiłem, partiami opozycyjnymi, tu też musimy o tym, to też musimy opowiedzieć. Ta historia, która będzie realizowana, jestem głęboko przekonany, po 2023 roku, musi być dzisiaj przez nas zbudowana, przepracowana, zaakceptowana przede wszystkim przez wszystkie partie opozycyjne, żeby to był taki wspólny mianownik tej naszej aktywności. I wierzę, że to jest możliwe, bo nie ma alternatywy do takiego pomysłu i takiego myślenia o Rzeczpospolitej. Dzisiaj my to musimy zrobić i uważam, że właśnie Platforma Obywatelska jest partią polityczną, w której ten pomysł musi się urodzić. Tak jak w 2007 roku, czy w 2001, kiedy Platforma powstawała, czy w 2007 roku, kiedy szliśmy do wyborów parlamentarnych po to, żeby odsunąć złe państwo, PiS. I wygraliśmy wtedy te wybory i przejęliśmy rządy, żeby pokazać, że Polska może wyglądać inaczej. Dzisiaj musimy powtórzyć te same emocje. Dzisiaj musimy trafić w ten sam sposób do Polaków, którzy nam zaufają i będą z nami, będą nas, wesprą nas w tym projekcie. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to poranne spotkanie. Grzegorz Schetyna był razem dziękuję z nami. Bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.